Witam wszystkich, podaję bardzo ważne informacje. Zostaliśmy zaatakowani przez kosmiczną inteligencję. Z nocy na 6 na 7 października zostaliśmy najechani. Tak, mniej więcej godziny północy wszystko się zaczęło. Mamy inwazję. To, o czym mówiłem, co na to wszystko pokazywało, przybyło. Wiadomo. Mamy bilet naszej inwazji. Tak już omawiając to teraz na szybko, bo dużo czasu nie mam. Taki fajny wstęp zrobiłem. Ja jestem Keller, jakby ktoś nie wiedział. Wiecie, wasz ukochany youtuber od Team Fortress. Wiecie? Dobrzy ludzie? Dobra. Co mamy? Przede wszystkim, jeśli kupiłem bilet, otrzymałem taki ładny naliczacz naszych... No, taki ładny żetonik. Jak... Dokładnie coś mniej więcej podobnego do tych żetonów. Kampanii Gunmetal, tylko że działa trochę inaczej, bo nie dostajemy kontraktów, nie za kontrakty nabijamy punkty, tylko uwaga, za zabójstwa głównie nabijamy. Wiadomo, widło odległe jest ogłady, jak na razie mam tylko 48 kili, jestem biedny i tylko 16 na tych, na bug eventu. Na dwóch jeszcze nie grałem. No i to prawda nasz ukochany event. Event jest całkowicie stworzony przez społeczność, jak tutaj widzicie, Community Update. Valve jedyne na to przyłożyło rękę, to tylko dodanie do gry. No i co dostajemy po zakupieniu naszego biletu? Właśnie jak już mówiłem, żeton, 1,75€, uwaga, kupujcie, promocja prawdziwa, życiowa. A przy okazji umożliwi drop skrzynek, skrzynki, jakby to powiedzieć, kwarantanny i skrzynki poufnej. Poufnej, jakby tak mniej więcej. W skrzynkach są, jak wiadomo, różne czapki, nie wiem co tam jest. I patrzyłem na te skrzynki jeszcze, trzeba będzie mniej więcej zobaczyć, jak mi dropną, może kiedyś to je sprzedam za drugą kasę, ale w razie nie dropu, jestem biedny. Zostały wprowadzone 4 nowe mapy, jak tutaj wejdziemy, to mniej więcej... Ja wiem jakie to są mapy, mogę oczywiście wam teraz pięknie powiedzieć. Więc tak, mamy mapę najważniejszą, którą widzicie tutaj w tle, nowym, Twofort Invasion. Wygląda wręcz niesamowicie, muszę przyznać, chyba najlepiej wyglądająca mapa. Obecnie jaka jest Team Fortress, kurde, design piękny. Dodatkowo tak, mamy mapę Bayer. Nie jestem pewien jak to się czyta, jest to mapa w trybie Arena, wiadomo, tu Fort Invasion, że to jest Capture the Flag, bo nie powiedziałem. Tak mniej więcej, bo jest, powiedzieć, jest chyba Propt, to jest King of the Hill. Jest Watergate, jak to słynna afera kiedyś, nie wiem, piszcie sobie jakieś afera Watergate. To będziecie wiedzieli, to jest Player Destroy, jakoś tak, to jest najnowszy tryb, że trzeba dostarczać do UFO, chyba tam coś to wypala z ludzi. Jak wiadomo, wprowadzili 4 reskiny broni, boże, broni, przede wszystkim jest Bad Cyber, a mniej więcej tutaj go widzicie. Jest to reskin, jakby to powiedzieli, naszej pałki. Wiadomo, Bad Cyber, Light Cyber, wiadomo. Jest Shooting Star, czyli reskin machiny. Jak niektórzy ją nazywają najbardziej noobską bronią, dla mnie to jest... Broń do wkurzania innych graczy, boże, graczy, weź, kurde, się naucz w końcu mówić, kurwa, jak... Miał tego nie być, przepraszam. Graczy. Ja sobie gram, udając free to playa, znaczy z tym. Jest broń o tajemniczej nazwie The Capper, czyli pistolet. C.A.P.P.E.R.Y. Jeszcze jest Giger Hunter? Bigger... Boże, Giger Hunter, Hunter chyba tak to się nazywa ta broń. Jest to naszego, wiecie, Wranglera. Jak ktoś nie wie, co to jest Wrangler, to ja nie pamiętam polskiego. O, poskramecz, o. Wskaźnik laserowy, no. No właśnie. Dodano 16 nowych czapek. Najwięcej dostał Pyro. Teraz ostatnio grałem, muszę wam powiedzieć. A Boże, nie skończ z tematu! Więc tak, tutaj gdzieś wam się wyświetlą te czapki, dodano nowego taunta, ale nie mam go chyba jak wam pokazać, bo nie jestem pewien czy jest tutaj. No nie ma, no to będziecie musieli się zadowolić, jedynie zdjęciem. No i co, to było tak na tyle chyba wszystko, bo co mogę wam powiedzieć, jeszcze więcej. Logować się do gry i ratować naszą planetę! I wszystko potocznie mówią, że to będzie tryb MVM, ale jak widzicie... Man vs. Machine nic wspólnego nie ma. No to ja się z wami pożegnam. To był Kelesz i jak mówiłem, ratujcie naszą planetę. Do broni, obywatele.